To są konsekwencje nie na miesiące, tylko na lata. Tak? Pytanie, w którą stronę zawiałby tak wiatr, w którą stronę ta chmura, to wszystko by przemieściłoby się. Problemy. To musi być wszystko robione z głową. A śmiem twierdzić, że Ukraina miała parę miesięcy, żeby się do tego czasu przygotować. Tylko zasada jest taka, że muszą to zrobić do jesieni. Bo jeżeli czy świat, czy pomoc świata nie będzie topniała w najbliższych miesiącach? Czy będzie? W Polska mówi pułkownik Andrzej Kruczyński, były oficer Gromu. Witam serdecznie, cześć. Cześć, dzień dobry. Andrzeju, chciałbym Ciebie zapytać o Zaporoże, o elektrownię Zaporożu. Co chwila obiegają nas jakieś informacje, że coś tam się może wydarzyć. Czy to jest realne zagrożenie? No myślę, że minimalne. Moim skromnym zdaniem jest to rzeczywiście minimalne. W wojnie może nie chodzi o to, kto wygra, ale chodzi o to, kto mniej po prostu straci. Także atak na elektrownię no, byłoby na skutek po prostu tak nieobliczalne. Elektrownie są w tej chwili wykorzystywane przez Federację Rosyjską w taki sposób, to już widzieliśmy też i wcześniej, że to są baza logistyczna. Tam oni rzeczywiście grupują sprzęt, tam są ludzie, tam jest amunicja, tam są też i paliwa z prostego powodu, bo zdroworozsądkowo każdy wie, że nikt tak nie pokusi się o ostrzał przy tym rejonie, jeżeli to jest tak na styku mamy takie magazyny. Także to ich chroni, to im pozwala funkcjonować. To jest taki parasol ochrony, że nic się tak nie wydarzy. A ten straszak, że wysadzimy tak do elektrownię, no to konsekwencje wiemy, jakie mogą być. Wiemy, co się zdarzyło mnóstwo lat temu przy naszej granicy wschodniej, jak jedna tak elektrownia też nastąpiła, tak wybuch, jakie było skażenie. Ja w tamtym czasie funkcjonowałem na ścianie wschodniej koło Chrubiszowa i ta chmura też nas dopadła. Także to są konsekwencje nie na miesiące, tylko na lata. Tak? Pytanie, w którą stronę zawiałby tak wiatr, w którą stronę ta chmura, to wszystko by przemieściłoby się. I wcale nie jest powiedziane, że to by poszło tak na kierunku właśnie Kijowa czy Winny, tylko równie dobrze to mogłoby się potoczyć na stronie Białorusi czy na stronę nawet Federacji tak, Rosyjskiej. Także działanie byłoby niezmiernie ryzykownie i powtarzam, moim zdaniem takiego ryzyka raczej nikt nie podejmie zdroworozsądkowy, żeby tak był taki prawdziwy atak i próba wysadzenia elektrowni atomowej. To byłoby po prostu tragiczne w skutkach. No tak, no ale tak się zastanawiam, czy jeśli jakieś tam zagrożenie jest, czy na przykład świat nie powinien wysłać tam, nie wiem, ONZ-u czy innych struktur, które by takie miejsca, że tak powiem, zabezpieczały w jakiś sposób? No, to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że no w tej chwili wysyłanie tak wojsk ONZ w zapalny rejon świata to jest mało prawdopodobne. Także wsparcie, pomoc polega na tym, że dostarczamy broń, amunicję, tak szkolimy tutaj żołnierzy ukraińskich i to robimy, mam nadzieję, że będziemy robić i ta kontrofensywa będzie się tak powoli wgryzała w stracony teren. Już są przecież pierwsze jaskółki, że teren został tak odzyskany, ten jeszcze z roku tak 2014, pierwsze kilometry zostały tak odbite, zdobyte. To napawa optymizmem. Może Zachód chciałby, żeby ta kontrofensywa wyglądała tak zupełnie inaczej, szybciej, ale to jest mozolne takie działanie, bo pamiętajmy, że przetrwanie jest po prostu wszystkim i to nie sztuka strzelić z kapiszona tak i zarządzić później odwrót, bo nie przewidzieliśmy tak skutków, konsekwencji tego, albo nam zabrakło amunicji, paliwa lub tysiące innych, tak pojawiły się problemy. To musi być wszystko robione z głową. A śmiem twierdzić, że Ukraina miała parę miesięcy, żeby się do tego czasu przygotować. Tylko zasada jest taka, że muszą to zrobić do jesieni, bo jeżeli się nie uporają z tym problemem tak do jesieni, to następna jesień będzie taka stagnacja, okopią się tak na pozycjach, tam gdzie się uda po prostu dojść. No i pytanie, no co się będzie działo dalej? Będziemy czekać znowu tak do wiosny, można powiedzieć do lata, a każdy dzień wojny to jest po prostu tak kosmiczne pieniądze, po jednej, po drugiej stronie. O stratach ludzkich, o rannych już nie mówię, tak, o samym tak jak gdyby funkcjonowaniu w takich realiach wojennych, no też to trwa za długo. Każdy chciałby, żeby to się skończyło, pozytywnie dla Ukrainy i żeby w końcu Ukraina zaczęła się odbudowywać, bo coraz głośniej się o tym mówi. Świat naprawdę jest zaangażowany w odbudowę i wszyscy tutaj ostrzą zęby na to, żeby wejść w tamten rejon, w tamten teren, no bo to będzie taka kura znosząca tak złote jajka, żyła po prostu tak złota. Nie skorzystaliśmy z Iraku, bo byliśmy też zaangażowani całkiem dużymi siłami, nie tak to miało być, ale jakbyśmy tutaj jeszcze spieprzyli sytuację tak związaną z Ukrainą, no to byłby dramat, jeszcze raz dramat. Teraz albo nigdy. Andrzeju, tak
obserwując tę sytuację, która się dzieje w tej chwili na Ukrainie, czy świat, czy pomoc świata nie będzie topniała w najbliższych miesiącach? Czy będziemy zdecydowanie cały czas pomagali, że tak powiem, i wspierali militarnie i nie tylko Ukrainę? Oby tak nie było. No pierwsze tygodnie, miesiące były fantastyczne, bo wszyscy tak, większość tam była za Ukrainą, ale z każdym następnym miesiącem, a to już mamy nie miesiące, tylko już ponad rok mamy, tak półtora roku z hakiem tego całego konfliktu. Także mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji jak z Węgrami, tak, deklaracje, to co ostatnio tak mówił tak Orban. Inni też w dziwny sposób się zachowują. To mnie dziwi, to mnie po prostu tak szokuje. Jeżeli w takim towarzystwie naszym, tak natowskim, jest jakiś dwugłos, no to to jakie są oczekiwania tak od innych? No słabo, słabo, jeszcze raz słabo. Tak, zdrowego rozsądku tutaj brakuje, ale mam nadzieję, że będziemy trzymać klasę, no bo jak nie będziemy pomagać, to się może skończyć dramatycznie słabo. Niepowtarzalna okazja, żeby rozdać karty na nowo i poukładać tutaj Europę troszeczkę na innych zasadach, na ludzkich zasadach, żeby nawet ci z Federacji Rosyjskiej też normalnie funkcjonowali, bo to są przecież normalni ludzie, prości ludzie, którzy chcieliby też podróżować, mieć normalne relacje ze swoimi sąsiadami. Jak nie z sąsiadami, no to z kim mamy mieć dobre relacje, tak? Tutaj i robić biznes z nimi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te mądre słowa. Moim Państwa gościem był pułkownik Andrzej Gruczyński, były oficer GROMu, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.